Miejsce pełne miłości i oddania dla swoich podopiecznych, często niełatwej miłości. Pożar wybuchł tu 12 lipca. Mówi się o podpaleniu. Policja prowadzi śledztwo. Rodzice z niedowierzaniem komentują, po co ktoś miałby to robić. Przecież nie dla pieniędzy, a dla nas to ogromna tragedia i strata. Na pierwszy rzut oka nie widać, jak duże są te zniszczenia. Ocenić to można dopiero po wejściu do środka. Piękne obrazy, bezcenne. Specjalnie dla ośrodka namalowane, nie wiem co z nimi w tej chwili, pewno spłonęły. Pamiątkowa tablica założycielki całego ośrodka. To wszystko było białe, tak, dookoła tutaj. Sufit może teraz jeszcze pogłębia stan po prostu klęski i wygląd, dlatego że nie ma światła, tak, ale to wszystko było wymalowane na biało. Pani dyrektor, znajdujemy się przed Waszym ośrodkiem. Jak długo Wy istniejecie i czym się zajmujecie? Nasza placówka, jesteśmy placówką Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Jesteśmy pierwszą placówką w Polsce, która powstała tego typu dla dzieci z niepełnosprawnością i istniejemy od 32 lat. Ile dzieciaków macie? W tej chwili na pobycie dziennym mamy 56 dzieci, ale ambulatoryjnie, to znaczy w ramach punktu wczesnej interwencji, przyjmujemy około 300-400 dzieci. Doszło ostatnio do tragedii, ponieważ ten budynek spłonął, w środku są zniszczenia. Czy możemy coś powiedzieć o okolicznościach? Okoliczności są w trakcie śledztwa, więc trudno nam mówić o jakichkolwiek. Wiemy, że w środku nocy między godziną 3 a 4 wybuchł pożar w jednym z pomieszczeń. Całkowicie spłonęły 2 pomieszczenia. Jedno pomieszczenie jest to biuro księgowe, drugie to portiernia. Oprócz tych 2 pomieszczeń, które uległy całkowitemu zniszczeniu, cały ośrodek wymaga generalnego remontu, ponieważ dym, woda zrobiły resztę. Czy do budynku możecie wchodzić? Co teraz z dzieciakami się dzieje? W tej chwili jest okres wakacyjny, więc część dzieci jest na wakacjach. Druga część dzieci jest w naszych filiach, bo mamy jeszcze 2 filie. To jest budynek główny. No a w tej chwili zaczęliśmy właśnie w dniu dzisiejszym porządkowanie ośrodka, to znaczy usuwanie gruzów i takich, że tak powiem, dużych rzeczy spalonych. A w przyszłym tygodniu chcemy ruszyć dalej. Czy ktoś tutaj pomaga? Czy ktoś na przykład deklaruje, że pomaga, będzie pomagał w remoncie, w tych pracach tutaj porządkowych? Pomoc jest ogromna. Serce ludzi jest ogromne. Nigdy się nie spodziewałam, że będzie tak wielkie zaangażowanie społeczności. Od tych małych firm po te wielkie, od pojedynczych osób po całe grupy, od tych najmłodszych do tych najstarszych zwracają się do nas, że chcą nam pomóc, robią przelewy, wpłaty na nasze konto, na remont. Bardzo są zaangażowani rodzice. Będą sprzątać z nami, będą remontować ośrodek, już nam załatwiają różne a to środki czystości, a to farby, a to naprawdę, proszę mi wierzyć, społeczeństwo jest cudowne, wspaniałe, ludzie są, wiarę w ludzi przywracacie, jesteście po prostu rewelacyjni. No i przede wszystkim tutaj społeczeństwo nasze lokalne, czyli giszowieckie, naprawdę szacunek pełny, fantastyczna po prostu pomoc i wsparcie. Czy macie oszacowane te straty? Jakie to są koszty? Niestety nie mamy oszacowanych strat. Straty będą naprawdę bardzo duże, bo musimy wymienić sprzęt rehabilitacyjny, zabawki, bo to wszystko uległo zadymieniu. Tam wszędzie leży pył, więc tak naprawdę to my jeszcze nie wiemy, no bo czekamy na opinię rzeczoznawcy z ubezpieczalni. I teraz najważniejsze, ponieważ organizujecie zbiórkę, można Wam cały czas pomagać i musicie przywrócić ten budynek do tego stanu, który był wcześniej. Co możemy o tej zbiórce powiedzieć? Zbieramy tak, pieniążki na remont ośrodka, na zakup sprzętu, i na cokolwiek, co tylko nam się przyda. Farby, tak jak mówię, począwszy od najmniejszych, od pędzla, farby i inne wszystkie rzeczy, które się nam się przydadzą przy remoncie. Zbieramy środki na nasze konto. Ogłosiliśmy to na naszym Facebooku ORW Katowice Giszowiec. Rodzice zorganizowali dla nas również pomoc i wsparcie na zrzutka.pl i pomagam.pl. Najwięcej pomagają rodzice, organizują zbiórki, sprzątają i przygotowują się do remontu. Mamy tłumaczą, że dla ich dzieci to drugi dom. Atmosfera jest niesamowita. Jest domowo, chodzi się w kapciach, pachnie obiadem na wejściu, dzieci chcą tu chodzić, uwielbiają, tutaj nikt się nie męczy na rehabilitacji, nie ma płaczu, nie ma
nie ma krzyków, tak, dzieci tutaj chodzą, chcą chodzić. A wychowawcy? A wychowawcy są przecudowni. Ja naprawdę, ja się rozpływam na temat wychowawców, cały ośrodek. O 8 rano tutaj się dzwoni, no nie wiem, po cokolwiek, tak? I tutaj od razu czuć tą atmosferę, energię, uśmiech, po prostu zadowolenie, nie wiem. Oni tutaj, mówię, chyba jakaś rekrutacja tu jest specjalna do pracy. A co pani myśli o całym tym zdarzeniu? Powiedz. To panią zapytam, co pani może powiedzieć na temat tego zdarzenia. Powiem szczerze, nie mieści mi się to w głowie. Dlaczego ktoś chciałby celowo zniszczyć tak cudowne miejsce? Na początku myślałam o tym, zastanawiałam się, natomiast zamiast tracić energię na stres, na nerwy, dlaczego, kto i w ogóle, wolimy po prostu przekierować tą energię na to, żeby pozyskać sponsorów, żeby zainteresować media, żeby jak najwięcej ludzi dowiedziało się, że jest takie cudowne miejsce, bo to jest naprawdę, to jest to, co koleżanka powiedziała, to jest drugi dom dla naszych dzieci. Nasze dzieci się tutaj czują jak po prostu, no jak w domu. Jak możecie ocenić te straty? Widzieliście już to. Ja tylko widziałam tutaj wejście. To jest po prostu dla mnie niewyobrażalne. Nie da się czegoś ocenić. Sprzęty rehabilitacyjne, jak ktoś nie ma z tym styczności, nie zdaje sobie z tego sprawy, jakie to są koszty. Zwykły wózek dla dziecka niepełnosprawnego kosztuje około 3000, najtańszy. To były sprzęty używane. Nie wiem, jak ubezpieczyciel w tej chwili do tego podejdzie, ale sprzętów tutaj było mnóstwo. Wszystkie są po prostu zepsute, spalone, bądź też po prostu zniszczone. Nie da się tego, nie wiem skąd to weźmiemy. Rodzice, co wy robicie? Czy będziecie pomagać w remoncie? Na pewno tak. Tak, no same będziemy pomagać, tylko że na razie zbieramy kasę na ten remont. Założyłyśmy zbiórkę na zrzutka.pl i jeszcze pomagam.pl, mhm. Tak ktoś założył. No i na razie zbieramy. Pani przywozi farbę. Wy będziecie też fizycznie tutaj pomagać. Tak. Dzisiaj dopiero w zasadzie kadra mogła tak naprawdę swobodnie wejść do budynku, bo wcześniej no, musiała być firma, która to oddymiła, bo naprawdę nie dało się wejść na dłużej. W tej chwili pracownicy ośrodka wynoszą co większe rzeczy. Już jesteśmy umówione na poniedziałek, bierzemy szpachelki w ręce i po prostu co się da, szkrobiemy, czyścimy, żeby rzeczywiście z tym remontem ruszyć jak najszybciej, żeby te pieniądze też jak najszybciej zebrać. Chciałabym uruchomić chociaż rehabilitację dla dzieci, bo... No właśnie, od września musimy ruszyć, czyli tak, zbiórki, pomoce, kto chce, może przyjść tutaj pomóc, tak? Jak najbardziej. Tak jak wcześniej pani dyrektor wspominała, jest strona facebookowa, są namiary, można się kontaktować z dyrekcją, są podane numery telefonów. Tam są wszystkie aktualności, co się dzieje, co w tej chwili robimy, kto chce. I co potrzeba przede wszystkim, bo no na chwilę obecną, gdyby ktoś chciał coś przynieść, też jest problem z magazynowaniem tego, bo nie możemy tego tutaj do budynku wnieść, bo no niestety sami czuliście, jaki jest okropny smród tej spalenizny, więc najlepiej przez Facebooka kontaktować się z dyrekcją i śledzić wydarzenia na bieżąco. Rodzice pomagają. Ja chcę jeszcze zapytać o to, czy ktoś jeszcze przychodzi wam pomagać, typu placówki, miasto, jakieś organizacje, czy ktoś pyta? Z tego... Nikt nas nie pyta, nie wiem, czy w ośrodku ktoś tutaj był. Ja wiem, że tylko po prostu ludzie, nawet jakieś chyba przedszkole, jakiś pan napisał gdzieś tam, że... W komentarzu. Tak, że mają jakieś, bo remontowali sami przedszkole dla swoich dzieci, mają jakieś tam resztki sprzętu, więc chcą nam to przekazać, ale... Z organizacji... Czyli czekamy jeszcze na pomoc miejskich placówek. Miejskich placówek i polityków. Dokładnie. Póki co na żadnym zmontowanym przez telewizję jakąkolwiek materiale nie widziałam, żeby władze miasta w ogóle zainteresowały się tematem, więc też liczymy na tą pomoc. Przecież to są Katowice, tak? To jest duże miasto. I duża pomoc jest potrzebna, na co każdy tu czeka. Placówka w Katowicach Gierzowcu jest pierwszą w Polsce i na Śląsku placówką Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną dla upośledzonych i porażonych dzieci, młodzieży i dorosłych, często sprzężonych z innymi kalectwami i schorzeniami, z głębokimi uszkodzeniami centralnego układu nerwowego.